wracając do tego tematu, który już poprzednio dotknęłam. Osobowość prawna niesie ze sobą pewnego rodzaju odpowiedzialności. Gdyby dzielnica miała tę osobowość prawną, to oczywiście ponosiłaby odpowiedzialność za cały szereg swoich działań, ale równocześnie też dysponowałaby takim prawem, którego w tej chwili nie ma. No i niektórzy twierdzą, że nawet w tym zakresie jest trochę ubezwłasnowolniona, prawda? Ponieważ może posługiwać się jedynie no, bardzo wąskim zakresem uprawnień. Ale pewnie twórcy tych dzielnic pomocniczych, prawda, całej tej koncepcji funkcjonowania ustroju dzielnic pomocniczych brali pod uwagę także inne aspekty w tym zakresie, prawda? I to ograniczenie swobody działania no, może być pewnym zabezpieczeniem. Niejednokrotnie może koniecznym. Nie chciałabym już tego tematu rozwijać, bo wiadomo, że w demokracji różnego rodzaju pokusy pojawiają się. Dobrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję za wywiad. Dziękuję bardzo.